Welcome. Witajcie. Welcome to the Witajcie April w kwietniowym szałdzie z Adamusem Saint-Germain. We're here. Jesteśmy tutaj at the pavilion w pawilionie na dużej wyspie Hawaii i mam nadzieję, że czujecie piękno tego. We're excited to be here. Jesteśmy podnieceni będąc tutaj i cieszymy się, że możecie być z nami, gdziekolwiek jesteście. Mamy piękną publiczność z całego świata i jesteśmy gotowi, by rozpocząć. A więc z tym, jak zawsze, zacznijmy głębokim, świadomym oddechem. Weź ten porządny, głęboki oddech życia. Pozwól sobie naprawdę się usadowić wygodnie, cokolwiek to dla Ciebie oznacza. I weź ten porządny, głęboki oddech. Czuj energię, jak płyną. Oddychaj. Ja jestem tutaj. Ja istnieję. Oddychaj. Jestem, kim jestem. Weź ten głęboki oddech i otwórz się na energię Adamusa. Jest tutaj z nami z każdym krokiem drogi. Po prostu wdychaj to i pozwalaj na to. Muzyka będzie odtworzona. I chodzi o to, by kochać swoje życie w niej. A więc wdychaj to i czuj, co dla Ciebie oznacza. Weź porządny oddech, gdy idziemy dalej. I am that I am. Jestem, kim jestem. Adamus of Saint-Germain. Let's take a good deep breath. Weźmy głęboki oddech, rozpoczynając szałd z marca 2020. Zapach powietrza tu jest, wahajcie je. Robiłem to podczas otwarcia muzyki, jest to tak piękny zapach. Może nawet słyszeliście, że byłem tutaj jako moja inkarnacja, jako Mark Twain czy Samuel Clemens. I uwielbiałem piękno tej wyspy. Nawet wtedy, gdy wędrowałem po wyspie, powiedziałem sobie, pewnego dnia muszę tu powrócić, muszę wrócić. I cóż, oto jesteśmy. Nie jestem w ciele fizycznym, ale bardzo blisko niego, bardzo blisko, używając oczywiście ciała Cauldre i was wszystkich. Mam nadzieję, że nic nie macie przeciwko. Kilka notatek, zanim zaczniemy dzisiaj. Jest wielu nowych, którzy słuchają i będzie teraz więcej, a więc będę zatrzymywał się raz na jakiś czas, by wyjaśnić niektóre z terminów, jakich używamy dla weteranów szambry. Tak, mi się podoba to słowo, weterani szambra. Proszę, nie nudźcie się. Wy nowi tutaj, debiutanci, rekruci tutaj, dopiero początkujący. Będę próbował wyjaśnić wszystko jak najlepiej, byście mogli nadrobić zaległości i nie być zdezorientowanymi. A więc inna jeszcze notka czy uwaga, to, że to, o czym dzisiaj będziemy mówić i chyba zawsze mówimy, ale szczególnie dzisiaj będziemy mówić to, że jest troszkę to poza, trochę takie dalece wychodzące, trochę w science fiction czy w fantasy, ale naprawdę nie jest. Wiecie, świat się zmienia bardzo, bardzo szybko teraz, wiele rzeczy się dzieje na tej planecie, szybciej niż kiedykolwiek w całej historii tej planety. Ale jeśli nie czujecie się z tym dobrze, to odpuśćcie to. Jeśli nie czujecie się z tym dobrze, to po prostu to odpuśćcie. Nie musicie tego kupować, nie musicie w to wierzyć. Czujcie, co jest odpowiednie dla was, to jest zawsze najważniejsza rzecz. Tylko dlatego, że ja coś mówię, że jestem wzniesionym mistrzem, tylko dlatego, że miałem swoją realizację, nie oznacza, że musicie akceptować wszystko, co mówię. Jednak właśnie ostrzegam, że prędzej czy później powiecie sobie, cholera, on miał rację, o Jezu, miał rację. A więc musimy zacząć od dyskusji na temat najgorętszego tematu na tej planecie teraz, czyli co to jest? Koronawirus. Koronawirus. Koronawirus jest czymś więcej niż się wydaje i może zobaczycie to pod koniec tej sesji dzisiaj, jak to wszystko jakby się łączy. Koronawirus jest, cóż, naprawdę tworzy wiadomości na tej planecie i czemu?
Cóż, dramat. No, dramat tak, ale też dlatego, że wiadomości są szybsze niż kiedykolwiek, otrzymujecie je bardzo szybko. Ludzie w mediach społecznościowych, w swoich blogach i wszystkim innym bardzo szybko rozprzestrzeniają wieści. To tylko pokazuje, jak szybko coś może być wprowadzone do świadomości na tej planecie. Wszyscy się do tego już dołączyli, dostroili. To się tak szybko rozchodzi, bo częściowo dlatego, że to jest dramat, dużo dramy. Wielu ludzi karmi się tą dramą i kochają być tymi, którzy publikują coś, co naprawdę nie jest prawdą. Jest wiele nieprawd teraz rozprzestrzenianych i dużo dramatów z tego powodu. I wiecie, moje doświadczenie jest takie, że jak ludzie twierdzą, że nie lubią dramatów, to uwielbiają dramat. Kochają to, inaczej nie byłoby ich w ich życiach, inaczej to by odeszli od tych dramatów, no ale kochają to i karmią się tym. To taki dziwny sposób przypominania im, że żyją. A więc jest wiele dramatów na tej planecie teraz związanych z tym koronawirusem. Czy ktoś tu ma koronawirusa? Chyba powinienem był zapytać, zanim zaczęliśmy, czy ktoś go ma? Nie? Ktoś, kto ogląda online, jakaś szambra, ma może koronawirusa? Czy przyznalibyście się, gdybyście mieli, siedząc tutaj, czy byście przyznali to? Każdy go ma, naprawdę. Wszyscy mają tego wirusa, macie taki potencjał wewnątrz siebie, macie geny czy chromosomy, które generalnie mają tego wirusa, po prostu się nie zamanifestował, nie został wyniesiony na powierzchnię. Tak jak każdy z was ma geny i chromosomy dla raka i wszystkiego innego chyba, co można tylko tam zarazić się. Niekoniecznie to dostajecie z zewnątrz gdzieś i nagle tam przybywa do was, ponieważ ktoś przychodzi i daje ci wielki uścisk twarzą w twarz. O, przepraszam. O, tak mi przykro. Macie ten potencjał wewnątrz siebie, on już tam jest, po prostu jest wyzwalany przez tą jakąś rzecz, przez uwagę właściwie, dużo uwagi w wiadomościach może faktycznie wywołać tego wirusa, a więc każdy go ma już, weźcie z tym głęboki oddech, już go macie, nie martwcie się tym, ale to nie znaczy, że ma się zamanifestować. Na jednym z naszych ostatnich warsztatów mówiłem o koronawirusie i powiedziałem, że każdy wirus, jaki istnieje, ma swoje wzorce energetyczne, czy swoje pochodzenie w czymś. Niekoniecznie może jest tym, czym się wydaje. Na przykład koronawirus jest energią ekonomii na tej planecie. Jest to ekonomiczna nierównowaga, która przejawiła się jako wirus. Wiecie, tak samo jak z wirusem energii seksualnych. Jest to wirus może świadomości bardziej i pojawia się w ciele i umyśle na różne sposoby. Ale właśnie koronawirus jest ekonomicznym wirusem. Spójrzcie, co się dzieje. Jak wielu ludzi ma teraz to? Jak myślicie? Jakieś może domysły? Ktoś zgadnie? 50 tysięcy? Ktoś jeszcze? 2 miliony może? Miliard? Nie? Jakieś 80 tysięcy teraz to jest ludzi, którzy właściwie mają to, nie wszystkich zdiagnozowano, a jak wielu umarło z tego powodu? 3 tysiące, 4 tysiące, no okej. Okay. Albo oglądasz wiadomości, albo jesteś bardzo intuicyjny. Około 4 tysiące to jest wiele ludzi, ale w schemacie wszystkich rzeczy tak naprawdę to nie jest wiele w sensie tego wirusa. Normalna nawet grypa w Stanach Zjednoczonych w tym roku od początku sezonu grypowego, gdzieś tam w październiku, to 39 milionów ludzi w Ameryce zachorowało na grypę. To bardzo dużo, dużo więcej niż koronawirus, ale nie ma tak w wiadomościach. A z tych około 30 tysięcy osób zmarło z powodu tej zwykłej grypy. A więc widzicie rodzaj dziwnej dynamiki, dramatu i nierównowagi, jaka ma miejsce z tym całym zjawiskiem koronawirusa. Jest to w wiadomościach i wszędzie, wszyscy o tym mówią, ludzie panikują, ludzie chodzą do sklepów i wycierają ten papierowy zapas papieru toaletowego i dezynfekcji do rąk i tak dalej, z panika.
Kaldra i Lindra kupowali poprzedniego dnia coś w sklepie i tam wskoczyłem do nich i przy okazji Kaldra, oczywiście to jest Jeffrey. Kiedy Kaldra i Linda robili zakupy ostatniego dnia, to było szalone, nigdy nie widziałem czegoś podobnego właściwie. Ludzie, którzy pędzą, przepychają się nawzajem, biorą papier toaletowy z czyjegoś wózka, wkładają do własnego i to był tylko Kaldra, który to robił. Niesamowite. Nie mogą uwierzyć, że jest moim Chandlerem w ogóle. A więc jest wiele paniki na temat koronawirusa. Powiedzmy, że to jest dobre, ponieważ wnosi globalną świadomość. Nie ma nic innego na świecie teraz, co wprowadzałoby taką uwagę, skupioną uwagę na jakiejś rzeczy i rzeczach. Ale u swych podstaw tak naprawdę chodzi w tym o ekonomię. Wiecie, każdy wirus ma jakiś wzór energetyczny, swoje znaczenie z czymś innym. I jest to ekonomiczny wirus właśnie. I spójrzcie, co robi. Zobaczcie, jak wpływa na całą planetę. Wpływa na wszystko, na podróżowanie. Ludzie przestają planować podróże, boją się. I szanse są takie, że dostaną tego wirusa to jakieś 0,002%. Około 0,002%, nie za dużo. Ale ludzie są w histerii. Nawet gdy pomyślą słowo lotnisko, to myślą sobie, ojej, złapię wirusa. Tylko samo myślenie o słowie lotnisko to powoduje u nich powoduje wiele zaburzeń i to będzie trwało dalej z rzeczami właśnie jakimikolwiek związanymi z podróżami, liniami lotniczymi, hotelami, spotkaniami biznesowymi, chodzeniem do biura. Naprawdę wszystko, co wymaga transakcji z grupami, będzie pod wpływem tego na tej planecie i również to wpłynie ostatecznie na dystrybucję żywności, ponieważ na przykład rolnik może nie chcieć pojechać na rynek, na targ, czyli ciężarówka nie chce tych przywieźć towarów, nikt nie chce iść do sklepu spożywczego, bo będą się bać tego wirusa, więc naprawdę to będzie mieć wielki wpływ na dystrybucję i na towary. I gdy się to stanie, gdy się dzieje, będzie to mieć wpływ na planetarną gospodarkę na około pod liczbą około 3-4%. Tak to uderzy w gospodarkę. Powiecie, ile tam masz pieniędzy w torebce? Teraz, ile masz tam pieniędzy? Ile masz tam tych pieniędzy w kieszeni? Teraz. $200. Więc to byłoby jakbyś miał stracić $4 czy coś. Dałbyś sobie radę, prawdopodobnie byś nawet tego nie zauważył. Nawet byś nie myślał o tym. Tylko tyle masz w kieszeni? Tak. Jesteś z Polski? Tak. I podróżujesz tutaj z Polski? Mamy kartę ze sobą. A, macie kartę, no tak. Miałem właśnie ci dać trochę pieniędzy, by pomóc ci z różnymi rzeczami, ale jeśli tyle masz, ale skoro masz kartę, to w porządku. I tak ci dam te pieniądze. Dobra, by ci pomóc tutaj na wyspie się poruszać, przetrwać. Również tutaj próbuję pewien punkt przekazać. Nie martwcie się o dostatek, on ma do was przyjść, pozwólcie na to. On tylko nie prosił o to, nie chciał tego, ale dostał i tak. Zacznijcie tego się spodziewać przy okazji, że rzeczy przychodzą do was. Nie, przyszedłeś tutaj myśląc, że dostaniesz pieniądze za to. No tak, pomyślcie sobie teraz, nigdy tego nie wydam. A więc to będzie miało wpływ, powiedzmy, na około 3,5%, może 4% globalnej gospodarki. I to dużo pieniędzy, biorąc pod uwagę globalność. Wiele pieniędzy, ale nie aż tak wiele, ponieważ po tej całej rzeczy przerażenia, rzeczy wrócą do normalności, ludzie będą musieli gdzieś swoje zapasy uzupełnić i będą myśleć sobie, ojej, nie miałem dość papieru toaletowego, czy nie miałem wystarczająco ilości jedzenia dla nagłych wypadków, a więc teraz muszę to uzupełnić i kupię jeszcze więcej wtedy. No ale ostatecznie
to przynosi skupienie, światowe skupienie i ostatecznie najbardziej wpłynie to na gospodarkę, na ekonomię, ale ostatecznie też wróci do tego ona, gdzie była. Jeśli jesteście na giełdzie jako inwestorzy, to inwestujcie teraz, gdy ceny spadają, ponieważ w końcu wrócą do normy w górę. Niektóre linie lotnicze może przestaną istnieć, ale w końcu prędzej czy później wymyślą sposób, by odzyskać pieniądze i wrócą z powrotem do swojego działania, ale chcę, byście się wczuli w to, co się dzieje naprawdę na planecie, to przerażenie, fakt, że naprawdę niewielu ma tego wirusa. Najgorszy scenariusz, przypadek, jak to obliczałem na sobie, najgorszy scenariusz to, że dostaniecie może 100 do 140 milionów ludzi, którzy będą mieć tego wirusa, i to dużo ludzi, dużo zachorowań. To dużo leżenia w łóżku, lecz ostatecznie śmiertelność, czy liczba śmiertelnych przypadków nie będzie tak wysoka, podobna generalnie, może troszkę wyższa niż dla zwykłej grypy. A więc wielu ludzi umrze, tak, i wcale tutaj tego faktu nie chcę umniejszać, ale jest to coś po prostu na tej planecie, jak zwykły rak i wszystko inne, co się po prostu dzieje i stanie. Nie podchodzę do tego lekko, ale mówię, nie przesadzajmy z reakcjami, zobaczmy, co naprawdę się dzieje najpierw. I bardziej niż cokolwiek, to mam nadzieję, że dzięki Szamrze ludzie zatrzymają się i spojrzą na własną równowagę ekonomiczną. Własną równowagę ekonomiczną. Jedna z najbardziej frustrujących rzeczy, z którymi miałem do czynienia w kontaktach z wami wszystkimi cudownymi Szambrami, to właśnie kwestia pieniędzy, problem z pieniędzmi. I rozmawialiśmy o tym aż do znudzenia, w kółko i w kółko. I są niektórzy tutaj, którzy wciąż nalegają, by pozostać w braku obfitości i potem robią to z mentalnego punktu widzenia, mówiąc, cóż, nigdy nie miałem, nie mam jak ich zdobyć, to jest korupcja, wielkie firmy wszystko mają, wielkie biznesy, więc będziecie kontynuować żyć w ten sposób, wtedy chcę, byście się zatrzymali i powiedzieli sobie, jestem w dostatku, pozwalam na ten dostatek. Nie musicie nic nawet wiedzieć o zarabianiu pieniędzy, nie musicie nawet mieć jakiejś dobrze płatnej pracy, ani rezygnować z pracy, którą macie teraz. I wiem, że dla umysłu to jest w sensie, o, fajna gadka, ale rzeczywistość jest taka, że gdy chcesz, by była jakaś, to jest. Niekoniecznie może jest taka, jak myślisz, że ma być. Także musisz zmienić całą swoją perspektywę na temat dostatku i ekonomii również, czy gospodarki. Słyszę tyle od ludzi narzekających, że to wszystko przez wielkie korporacje, które robią te okropne, szkodliwe rzeczy dla nich i świata. I wiecie co? To jest być ofiarą. Naprawdę jest. Nie bronię wielkich korporacji tutaj, ale widziałem, że stają się tak duże, że się rozpadają w końcu. Wiecie, naprawdę to, co napędza świat, to małe firmy. Zaczynając od rolników oczywiście, następnie kierując się do tych małych właścicieli sklepów i przedsiębiorców, małych wynalazców i twórców, to jest prawdziwy ruch ekonomiczny. Gdy rzeczy osiągają poziom korporacyjny, wszystko spowalnia, staje się nieefektywne. Jest też bardzo niewiele ryzyk, jakie oni podejmują, i w końcu ich zaburzenia są zaburzane, te biznesy, i zastąpione przez coś innego, i to jest niemalnaturalny rytm, że coś staje się tak duże, że naprawdę nie może już zrobić nic więcej, i jakby staje się ta wewnętrzna korupcja, która w końcu rozpada tą firmę. Spójrzcie na niektóre z wielkich firm, które już nie istnieją, nawet tych, które były w waszym życiu. Calder daje mi trochę informacji na temat, jak Kodak na przykład. Kodak był ogromny i zobaczcie, gdzie teraz są? Nigdzie. Nigdzie. Więc chcę, byście się zatrzymali z tym całym koronawirusem, który potrwa od około do 6 miesięcy. Zobaczycie to na tej planecie, będzie to w wiadomościach, będzie dużo strachu i troski o to, ale chcę, byście się zatrzymali i naprawdę ocenili własną ekonomię w tym, czy potrzebujecie wirusa, tego wirusa, który już jest w waszych ciałach, czego potrzebujecie, by się wyłonił i miał tą bitwę w was, która wpłynie na wasze zdrowie, czy może chcecie pozwolić na obfitość w końcu. I nie martwcie się, skąd ma przyjść, nie musicie zakładać
oglądać filmu, nic takiego. Właściwie nawet nie musicie robić czegokolwiek, tylko pozwolić na to i wtedy to jest. Spójrzcie na Wima. Ludzie, zniesiony mistrz daje mu pieniądze, a on nawet o to nie prosi. A więc jest to duży strach teraz, który ma miejsce, naprawdę wielki strach. Ludzie karmią się tym, ale po prostu stańcie za niskim murkiem, jak to powiedział Tobiasz kiedyś, innymi słowy, bądźcie świadomi tego, ale nie angażujcie się w to, stańcie za niskim murkiem i naprawdę spójrzcie, co się dzieje, jak to wpływa na planetę, to bez znaczenia właściwie, czym to jest, wiecie, czy to koronawirus, czy coś innego, bez znaczenia, czym to jest, spójrzcie na to, jak wpływa na ludzi i jak wpływa na gospodarkę, w szczególności, jak wpływa na tą planetę. Planeta jakby czekała na korekty ekonomiczne i nie mówię tutaj o krachach na giełdzie, ale bardziej o dostrajaniu rzeczy. Niemal każda firma na tej planecie musi się zatrzymać teraz, przyjrzeć się i powiedzieć, co mamy zrobić. Czy mamy naszych wszystkich pracowników do domu odesłać, by pracowali stamtąd? Co możemy zrobić z tym dostawą towarów z Chin czy Indii? Co zrobimy, jeśli będzie przerwa w naszym systemie dystrybucyjnym i nie będziemy mogli mieć komponentów odpowiednich z powodu tej epidemii? Co mamy zrobić, jeśli ktoś z naszych pracowników naprawdę zachoruje? Niemal każda z tych firm musi się przyjrzeć w świecie zachodnim i zobaczyć, rzucić okiem na to, co jeśli. I w pewnym sensie naprawdę jest to niesamowite, ponieważ powoduje skupienie świadomości. Większość ludzi nawet nie wie, że chodzi o pieniądze czy ekonomię teraz, ale wiedzą, że muszą się zatrzymać i coś zrobić. To wpłynie na firmy bardziej niż cokolwiek innego. A więc kilka rzeczy, co macie wy zrobić. Po pierwsze, spójrzcie na własny poziom dostatku. Czy potrzebujecie wirusa, by wszedł i was potrząsną waszymi sprawami? Czy naprawdę pozwalacie na dostatek, czy wciąż gracie w ofiarę? Czy naprawdę otwieracie się i pozwalacie na obfitość? I co dalej? Co jeszcze się dzieje z tym całym wirusem? To jest interesujące, naprawdę fascynujące. Spowoduje, że ludzie będą pozostawać w domu. Już to robi. Ludzie zostają w domu, anulują swoje plany podróżnicze, nie chodzą na spotkania, nawet nie chcą do sklepu chodzić, gdziekolwiek, gdzie jest jakieś zgromadzenie, czy spotkanie na przykład sportowe, czy coś w tym stylu. A więc zobaczycie dużo więcej ludzi siedzących w domu, oglądających telewizję. Kaldor mówi mi, że jest coś zwanego Netflixem teraz też. Będą oglądać Netflix, po prostu siedząc przy komputerze, może tworząc znowu więcej dramy na temat koronawirusa. To powoduje, że ludzie muszą wrócić do domu, jakby wejść w czas kokonu. Jest to dość interesujące. Co również zobaczycie, to rodzaj efektu ubocznego tego, że wielu ludzi pozostaje w domu i oni będą robić trochę prac tam biurowych, ale nie tyle jak zwykle. I będą mieć dodatkowy czas i wielu z nich będzie się nudzić przez to. Zamiast skorzystać z tego dodatkowego czasu, powiedzmy, by zrobić coś dla swojego zdrowia, czy lepszego samopoczucia, albo duchowości swojej, będą siedzieć w domu naprawdę się nudząc, tworząc więcej dramatów. A więc to macie właściwie zobaczyć, oczekiwać tego do końca lata, może trochę nawet dalej niż do końca lata. A dla was, wy dużo pozostajecie w domu tak czy siak, szambra, generalnie. Gdy mówię dom, to nie tylko mam na myśli fizyczny dom, ale wchodziliście do wewnątrz od lat już. Gdy wchodzicie w swoją realizację, to pozostajecie bardziej wewnątrz i już unikaliście tłumów. I w sensie większość szambry naprawdę nie ma wielkiej ochoty, by chodzić na jakieś mecze sportowe z 30-40 tysiącami innych ludzi. Właściwie kulą się na samą myśl, nawet nie chodzą na koncert rockowy, chyba że jest naprawdę dobry. Zostawaliście w domu częściej, jakby się kokonując przez dłuższy już czas teraz. Co zrobić? Nie martwcie się tym. I Kaldre mi właśnie pytanie zadał, bo robi to w środku tego, że mówię, on channeluje, a rozmawiamy jednocześnie oddzielnie.
I talked to Linda. Potem ja rozmawiam z Lindą, rozmawiamy o Kołdrze, o tym, jak on próbuje channelować i jakby słyszy to, ale to naprawdę nie jest aż tak konfundujące. W sensie dla niego jest, ale dla mnie nie jest. Tak więc zapytał mnie, a co z przyjmowaniem więcej witaminy C? Tak, zapytał mnie, co z przyjmowaniem większej ilości witaminy C, czy to pomoże? I powiem tak, z dwóch powodów. Witamina C jest dobra tak czy siak dla was i zgodnie z tym, co mówi Linda, nie można jej zbyt dużo nawet wziąć, ciało potrafi się jej pozbyć, tak więc nie możecie mieć na przykład przedawkowania soku pomarańczowego czy witaminy C. Ona jest naprawdę dobra i będzie to w wiadomościach dość szybko się pokazywać, że jest bardzo zapobiegawcza dla koronawirusa. Myślę, że to jest interesujące. Ja patrzę na witaminę C, jakby w sensie jest świadomością. Witamina C, czyli C, czyli widzieć, jednocześnie w angielskim. Także gra słów. Możecie brać więcej witaminy C i C w sensie świadomości. Consciousness C. Więcej świadomości tego, co się dzieje wokół was. A więc to jest moja mała gadka o koronawirusie. Odpowiem na każde pytanie, zanim przejdziemy dalej. Czy tylko z tego innego poziomu jakieś pytania macie na temat koronawirusa i implikacji? Nie ma. Chyba jesteś dobry. No, albo śpią wszyscy, ale nie ma sprawy, w porządku. Jedną z rzeczy, jaka definitywnie wydarzy się z powodu koronawirusa, to dwie rzeczy właściwie. Jedną z nich jest zaburzenia czy zakłócenia. Już to widzieliście. Wszystko od podróży po zakupy w sklepie czy zapasy sklepowe. Wszystko jest zakłócane i to się też rozszerza do wszystkiego innego przez to. Nie mówię, że jest totalne jakieś załamanie, ale takie zaburzenie w rzeczach, do których przywykliście, że macie od razu, może nie będą już dostępne od razu. Ci z was, którzy mieszkają na wyspie, jesteście tego przyzwyczajeni, ale ci na kontynencie niekoniecznie chcą wszystko już teraz i mieć teraz. Tak więc to spowoduje wiele zaburzeń we wszystkim, w sensie jakby skanuje nawet tutaj rozprawy sądowe. To nie, że jakaś wielka sprawa, ale to również zostanie zakłócone. Jakiekolwiek konferencje czy duże zgromadzenia będą zakłócone, to będzie mieć wpływ na całym świecie i to będzie bardzo zaburzające, no ale jesteście do tego przyzwyczajeni. Gdy wychodzicie z przebudzenia, wchodząc w swoje mistrzostwo, wszystko już jest zaburzone, a więc dla was nie będzie to wielkim problemem, żeby sobie poradzić z takim poziomem zaburzeń czy zakłóceń. Jedna z rzeczy jeszcze, jaką bardzo interesującą widzę w tym, to, że jest to wielka dystrakcja, w sensie olbrzymia dystrakcja. I niektórzy ludzie naprawdę właściwie lubią dystrakcje, jak politycy na przykład, ponieważ wtedy nie muszą robić rzeczy, jak budowanie nowych szpitali, czy naprawianie dróg, czy przekazywanie podatków, które mają sens, ale są głupie, walczą ze sobą i tak dalej. Jest to dla nich wielka dystrakcja i będą z tego korzystać. Jest to też wielka dystrakcja, bo nie jest to prawdziwy problem na tej planecie teraz. Naprawdę nie jest to prawdziwy problem. To bardzo tymczasowy i bardzo rozpraszający, pełen dramatów problem tylko na tej planecie teraz. Ale to nie jest prawdziwy problem. Zatrzymamy się na chwilę i wczujmy się w to, czym jest prawdziwy problem. Poproszę o trochę muzyki, gdy będziemy robić nasze wczuwanie się i kontemplowanie tego. A więc te wszystkie rzeczy mają miejsce z powodu koronawirusa. Będziecie o tym czytać więcej i więcej. Będzie wiele fałszywych wieści na ten temat, ale też niektórych prawdziwych, dobrych rzeczy w tym. Jednak jest to wciąż wielka dystrakcja czy rozproszenie, jakie ma miejsce. Poświęćmy chwilę, by wczuć się, co naprawdę się dzieje. I wszyscy oglądający online, wszyscy tutaj na miejscu. Tak, mógłbym łatwo wam podać odpowiedź, ale chciałbym, byście się wczuli w to najpierw. Co
ten koronawirus w wiadomościach, nawet tutaj o tym mówimy na szałdzie i chyba tego wcześniej nie robiliśmy, no ale to jest tylko wielka dystrakcja, ale co naprawdę się dzieje? Dobra, zatrzymamy muzykę na chwilę. Po prostu odetnijmy muzykę. Pauza. Wszyscy za dużo myślicie. To był niezły bałagan, w sensie wszyscy, nawet siedzący w domu, którzy śpią. To był chaos. Spróbujmy jeszcze raz. Włączymy jeszcze raz muzykę. Weźcie głęboki oddech i naprawdę wczujcie się w to, co dzieje się teraz. I wyjdźcie z swoich mózgów, wyjdźcie tylko z ludzkiej strony tego, bo co naprawdę się dzieje. Głęboki oddech i muzyka. Dobra, pauza, proszę. Było teraz lepiej, trochę, ale wciąż czujecie może zamieszanie? Czy czujecie klarowność? Nie, nie czujecie klarowności, wiem. Dobra, weźmy porządny, głęboki oddech. I już nie myślcie o tym, po prostu wczujcie się w to, co się dzieje. Macie całą tą dystrakcję, zaburzenia związane z koronawirusem na planecie i to maskuje coś innego, co ma miejsce. Maskuje coś innego. Dobra, muzyka ponownie. Pozwólcie sobie wyjść poza teraz. Pauza. Dobra, jest jeszcze lepiej. Wciąż niektórzy utknęli. Niewielu może, ale niektórzy zaczęli już to łapać. Także Linda, proszę o mikrofon i zrobimy małą ankietę na temat tego, co czuliście. Lindo, co naprawdę się dzieje z tym wirusem? Macie tą wielką dystrakcję, ale co dzieje się pod spodem w tym? Myślę, że ma to związek z suwerennością. Z suwerennością tak, ostatecznie wszystko tak ma. Poczuciem wartości, ludzie nie czują się, szczególnie w Chinach, gdzie się zaczęło, ludzie nie czują, jakby zasługiwali na wolność, myślą, że to jest początek wolności w tym. Tak czy siak. Mam nadzieję. Właściwie jest to poprawna odpowiedź, nie dokąd zmierzam dokładnie, ale jest to poprawne. Tam, dokąd zmierzam, to nie wiem, czy ktokolwiek to tutaj będzie w stanie rozgryźć. Może coś z prognoz słyszałam, z jednej strony rewolucji technologicznej, świadomość może tam eksponować bardziej i po duchowej stronie możemy wcielić bardziej żywą energię i mamy to niebezpieczeństwo, że to się wydostanie poza i potencjał przebudzenia planety w tym, jakiejś reakcji. Tak, to podobne do tego, co mówiliśmy w prognoz, jak technologia się zmienia, dobrze. Jesteś w odpowiednim kierunku, idziesz. Także jeszcze proszę parę osób.
co czułaś po prostu? Well, I think it's cóż, a turning point. Myślę, że to punkt zwrotny, by właściwie dokonać zmiany i wejść głęboko. Za kogo? Punkt zwrotny dla ciebie? Myślę, że to również może dotyczyć technologii, ponieważ technologia teraz będzie chciała znaleźć sposób dowiedzenia się, czym to jest i z tym to jakby da pozwolenie i otworzy świadomość dla innych ludzi. Dobra, jesteś bardzo blisko. Jeszcze więcej, proszę osób. Co naprawdę się dzieje w tym wszystkim? Czuję, że ludzie stają się bardzo szczerzy, mówiąc, nie lubią innych. To jakby zajmowanie masek, no to taki efekt, może nie powód sam w sobie, ale też dobry powód, by nie być z ludźmi innymi i powiedzieć komuś, że go nie lubisz, nie chcę być tylko z tobą, powiesz, nie musisz mówić komuś, że go nie lubisz, ale masz świetną wymówkę, mówiąc, ojej, kaszlesz i chyba coś mam, może nie powinniśmy się spotkać. Dobra, jeszcze kilka osób. Cóż, wciąż widzę podobieństwa w środowisku politycznym do tego, tej odrębności, wszyscy się separują. Zastanawiam się, czy to w gwiazdach było może rok temu, czy dwa, czy to ta sama rzecz, która też ostatecznie prowadzi do samoodkrywania siebie. Może nie do końca jesteście w tym temacie, ale dość dobre odpowiedzi. To, co do mnie przyszło, to, że ludzie projektują swoją konfuzję i poziom lęku na zewnątrz. No tak, oczywiście, to świetna okazja, by to zrobić. Ich strach, jest wiele strachu teraz. Gdybyś mogła zmusić ludzi do płacenia za strach, to byłabyś milionerem teraz, ponieważ ludzie są w strachu. Ale tak, dobra. Jeszcze jedna osoba. Co naprawdę się dzieje teraz? Myślę, że to może być kolejne wezwanie w stylu 11 września. Interesują terroryści? No, nie, jak rodzaj wezwania do przebudzenia, by ludzie stali się bardziej przebudzeni. A więc dostrajają się do tego wszystkiego, co się dzieje, ale ostatecznie jak zmieni to ich życie? By się obudzili. Obudzili się, tak. Tak jakby my wszyscy się obudziliśmy, by ich przebudzić. Dobra, okej. Okay. A więc moja odpowiedź. Niektórzy z was naprawdę byli na krawędzi tego, ale moja odpowiedź naprawdę jest to odwrócenie uwagi od tego, co uważam za największego wirusa na planecie, co ma też inne implikacje, o których dzisiaj będziemy mówić. Największym wirusem jest technologia. Technologia. I nie jest to coś, o czym wiele osób mówi w sensie tego, dokąd ona zmierza i jak szybko zmierza, co robi ludzkości. A więc mamy te inne rzeczy, które się rozgrywają tutaj i wszyscy zapominają, by się przyjrzeć prawdziwemu wirusowi, który dzieje się w technologii. I to interesujące, ponieważ oprogramowanie może przenosić wirusy. Wszyscy się boją tych wirusów oprogramowania. Właściwie nawet sprzęt może mieć wirusy, ale sama technologia jak wirus trochę jest na tej planecie teraz. Innymi słowy, jest tutaj i ma potencjał, by pójść w tą czy tamtą stronę, może sprawić, że rzeczy na tej planecie będą bardzo chore, ale właściwie też może w końcu sprawić, że rzeczy na tej planecie będą wspaniałe. I jest to jakby wielki problem i dlatego, gdy powiedziałaś prognoz, to mówię tak, to wszystko jest związane z tego typu rzeczami. Jest to największa rzecz dziejąca się na świecie, a jednak niewielu ludzi o tym mówi. Zmienia to nie tylko ludzi i zmienia ludzkość, również w końcu zmieni całą kreację. To, co się dzieje tu, na tej planecie, z technologią, ostatecznie zmieni wszystko, co jest też tam. A więc wczujcie się w to raz jeszcze z muzyką. Peter, proszę. Wczujmy się w technologię. I wiem, że dużo o tym mówię, bo to jest tak ważne.
It's the reason jest to why powód, you're dlaczego tu jesteście at this time w tym machine, czasie maszyn, w czasie technologii. It's why you właśnie dlatego delayed your own opóźniliście własną realizację o kilka wcieleń, so byście mogli być tu teraz. Right the biggest to thing największa rzecz, jaka dzieje się na planecie. But it's kind of, ale trochę jakby nie może ukryte to jest, ale takie ciche. Ludzie wolą mówić o koronawirusie, który zniknie za kilka miesięcy czy do końca roku, ale nie mówią o prawdziwym wirusie, wirusie, który ostatecznie wpłynie na ludzkie ciało, ponieważ technologia pozwoli, by cóż, być pół człowiekiem, pół robotem na przykład. Nie mówią o tym, jak technologia zmienia świadomość na planecie. Myślą o technologii jako pewnym oprogramowaniu, czy kimś, kto je pisze, i potem użytkownikach, którzy używają go, by mieć bardziej wygodne rzeczy w swoim życiu. Ile aplikacji macie nawet w swoim smartfonie? Czy jak nazywam waszym szkiełkiem do patrzenia, czy lusterkiem, ile tam jest aplikacji, 30, 40, 50 może, wszystkie zaprojektowane, aby mieć rzeczy nieco wygodniejszymi, ale wiecie, jest to naprawdę wylęgarnia dla wirusa. Innymi słowy, ludzie nie zatrzymują się, by naprawdę wczuć się w tym, w to, gdzie zmierza technologia. Nie mówię, że to jest złe w ogóle. Uwielbiam wiele z technologii, ale dokąd to wszystko zmierza? Oto prawdziwy wirus, który jeszcze się nie ujawnił. Powiecie, no cóż, jak ten wirus ma się ujawnić technologiczny? Cóż, na dwa sposoby. Oczywiście problemy z oprogramowaniem, potencjał infekowania oprogramowania na całym świecie, rzeczy, które rozważacie za niezbędne w swoim codziennym życiu teraz. Nie myśleliście o tym może 20 lat temu, ale teraz to jest coś niezbędnego. Ale ostatecznie ten sam wirus ma potencjał wpłynąć na ludzkie ciało, podobnie jak koronawirus. Pojawiłby się w rodzaju jakiejś grypy. Czymś, co faktycznie już jest w ciele. Jakiś potencjalny brak równowagi już tam obecny w ciele, ale jeszcze nie zamanifestowany. To może być grypa, to może być coś innego. A więc ten potencjał tam tkwi. I to sprawia, że koronawirus wygląda dość mało. W porównaniu, dość małym w porównaniu z tym. Weźmy głęboki oddech. Ten prawdziwy wirus ma wszystko wspólne z technologią. I nie trzeba się go w ogóle bać. Gdy to zrozumiecie, mając świadomość i zrozumienie, nie macie się czego obawiać w ogóle. A gdy się go nie boicie, nie będziecie go przyciągać i nie będzie częścią waszego życia. Dlatego właśnie mówię, że jest to totalna dystrakcja teraz, ten cały koronawirus jest dystrakcją od wszystkiego, dla polityki, dla biznesów. Dla wszystkiego. Nawet dla handlarzy narkotyków mają z tym trudności, bo wiecie, nie mogą już swoich nielegalnych narkotyków do rynku dostarczyć, by inni dotknęli ich. Nie chodzi o nawet zwykłe biznesy, ale wszystkie. A więc, przepraszam, niektórzy z was są rozczarowani tym, no ale weźmy głęboki oddech. Coś jeszcze się dzieje teraz. Rzekłbym nawet większego niż technologia, która rozwija się na planecie. Jest to jakby rezultat wszystkiego związanego z technologią, ale dzieje się też teraz. I zanim przejdę dalej z tym, to wróćmy z tą muzyką jeszcze. Dzisiaj chyba Peter oszaleje przeze mnie. Chciałbym, abyście wczuli się w tych kolejnych 6 miesięcy. Najpierw osobiście dla siebie, na swoim osobistym poziomie,
Wczucie się w kolejne 6 miesięcy swojego życia. To by nas umieściło gdzieś we wrześniu. Kolejne 6 miesięcy życia. Czy tak się jesteś w stanie wczuć daleko? Nie mówię tu o jakichś drobiazgach, ale ogólnym odczuciu w ciągu kolejnych 6 miesięcy twojego życia. Większość ludzi jest w stanie patrzeć, czuć, wczuwać się, powiedzmy, wczuwać się jakieś 2 tygodnie przed, ale powiedziałbym, wczuć się w kolejne 6 miesięcy, nie w szczegóły może, jakieś psychiczne prognozy, przewidywania, ale w ogólne odczucie tego, co nastąpi w kolejnych 6 miesiącach twojego życia. I gdy mówią w ogólne odczucie, to może jakiś tam jest niepokój, w sensie konfuzja, może nic nie czujesz, może wielką wolność i radość. Jakie jest uczucie w tych kolejnych 6 miesiącach? Jedna z odpowiedzi, jak ja słyszałem od kogoś, to było po prostu bardzo, bardzo proste i przejrzyste. O kurwa. Sześć miesięcy. Co tam jest? A teraz wczuj się nie tylko w swoje osobiste uczucia, wczuj się bardziej na poziomie globalnym kolejne 6 miesięcy. I nie mówię tylko o koronawirusie. Nie próbuj być specyficznym w tym, czy szczegółowym. Chodzi o esencję uczucia. Jakie to uczucie? Dobra. Dobrze, Lindo, weźmy mikrofon ponownie i zrobimy szybką ankietę wśród publiczności tutaj. Jakie mieliście uczucia dla kolejnych miesięcy dla siebie, a potem związane z planetą? Dla mnie to będą szczęśliwe dni, godziny, absolutnie. Każdy dzień szczęśliwy w miejscu Wima, tak, absolutnie. A generalnie raz jeszcze czułem, że to będzie masowe przebudzenie. Masowe przebudzenie. A kiedy mówisz masowe, totalnie globalne, wszędzie, wszyscy, nie wszyscy, ale wiele osób, jaki procent populacji? Zaryzykowałbym mówiąc 30%. I to wystarczy powiedzieć, muszę zacząć od nowa, takie mam uczucie. Dobra, świetnie, jeśli to prawda, zorganizujemy dla ciebie wielką imprezę w Klubie Mistrzów. I tak czy siak to zrobimy, ale oczywiście. Dobrze. I dobra, dziękuję, dziękuję. Więcej tak. Jakie mieliście odczucia dla kolejnych 6 miesięcy? Dla mnie? Ugruntowanie, uziemienie swojej realizacji. Jakie to uczucie? Być w stanie być w tej rzeczywistości, w starej energii i jednocześnie w nowej. Okay. Ponieważ próbuję jakby to wdychać teraz, pozostać uziemiona. Czy byłaś ostatnio uziemiona? To się tak często zmienia. Tu, tam, zdałem sobie sprawę, że robię obie rzeczy, staję się komfortowo. Masz dobre, złe dni? Tak. Staję się w uczuciu wygody w tym. Bardziej się wygodnie czuję z złymi dniami czy dobrymi? Chyba z tymi dniami. To działa w dwie strony. Dobra, a co dostajesz w tym uczuciu dla planety w 6 miesiącach kolejnych? Czuję, że w skali globalnej będzie więcej opportunity okazji and recognition i rozpoznania, by dzielić się.
dobra. Myślisz, że ludzie i chciwość nie przejmuje kontroli i zamiast dzielić się będą kraść? Mam nadzieję, że to wszystko będzie pochodzić z tych obszarów prywatnych, rządowych, tak czy siak. Mamy jakichś optymistów tutaj na sali, widzę. Dobrze. Tak? Osobiście. Co czujesz w kolejnych 6 miesiącach za siebie? Osobiście czuję się dobrze, czuję szczęście, nie boję się. Dobra, a globalnie? Nie powstrzymuje mnie strach. Globalnie jestem też optymistyczna. Co czujesz? Czuję jakby rodzaj niezgody. Nie wiem czemu, może nie chcemy sobie radzić z tymi rzeczami. A jakie zamieszki? Czujesz duże zamieszki? Pomyśl o tym i do tego wrócę, ale nie myśl za dużo, bo nie będziesz mieć intuicji, jakbyś za dużo myśleć, no ale kilka osób jeszcze proszę. Proszę. Myślę, że osobiście bym trochę więcej pracy manualnej wykonywała zamiast tej pracy głową, projektowaniem. Może bardziej własne jedzenie będę hodować. Rozumiem, że to szczegóły tego, co będziesz robić, ale jak się czujesz w tym? Czy to jest gładkie, pełne łaski uczucie, czy szorstkie, czy niepokój, czy szczęście? Jak czujesz to w tych kolejnych 6 miesięcy w swoim życiu? Osobiście zrelaksowana, okej. Bo ja osobiście lubię robić rzeczy samodzielnie. Czuję bardziej, wiesz, że pracuję sama niż z innymi ludźmi. No tak, ale za 6 miesięcy społeczeństwa, dla świata czuję bardziej uczenia się. Przerwę ci, przepraszam, słyszę co mówisz, ale nie mów mi per pan czy ser, tylko po prostu zniesiony mistrz wystarczy. To nie ma nic wspólnego z tym, co powiedziałaś, ale po prostu przestań tak bardzo patrzeć ciężko, tak szukasz w sobie, przestań. Po prostu przestań ciągle próbować znaleźć siebie. Gdy próbujesz znaleźć siebie, będziesz zawsze próbowała znaleźć siebie, a ty jesteś tu. Tylko masz ten nawyk, próbując robić te wszystkie inne rzeczy, by znaleźć siebie. Przestań. Po prostu weź głęboki oddech i pozwól na siebie. Nigdy nie znajdziesz siebie. Po prostu pozwól na siebie, ok? Dobra. A co z planetą teraz? To jest ciężkie dla mnie do wypowiedzenia, ale wyobrażam sobie, że świat stanie się odmienny. I jak powiedziałeś wcześniej, wielkie firmy upadną, niektóre, nie wszystkie w sensie, niektóre tak, niektóre będą jeszcze większe, no ale ty się wczuwasz w planetę w kolejnych 6 miesiącach, czy to jest dobre uczucie, w sensie, czy jest niepokojące, jakie to uczucie? To jak, wiesz, jak to energia Kali jest destrukcyjna, zaburzająca, a jednocześnie daje życie w hinduizmie. I tak właśnie jest, dla niektórych jest błoga, a dla innych jest to więcej pracy. Dobra, dziękuję. Jeszcze jedna osoba? Tak. 6 miesięcy. Osobiście, jak się czujesz? Jestem w tym wszędzie i to jest piękne, okej. Jest idealne, właściwie jest to piękne dla mnie, ale na poziomie kolektywnym czuję, że będzie to taka wyraźna separacja, dwa odrębne bloki separacji, które będą miały miejsce. Ale co będzie dzielić ich? Wszystko, świadomość, energia całej planety. Masz na myśli wybory, które się zbliżają? Nie, mam wrażenie, że to ma związek ze zbiorową świadomością. Tak, oglądając z wąskiego murka, oczywiście. Jest to separacja w zbiorowej świadomości. Dobra. Dobre odpowiedzi. Naprawdę staram się was zmusić, byście wczuli się w to, a macie tendencję do myślenia o tym, o jakichś szczegółach, ale wczujcie się w to. Poproszę jeszcze o trochę muzyki, Peter. On mnie chyba będzie obciążał płatnością dolarową za każdym razem, gdy go proszę o muzykę. Będzie bogatym człowiekiem dzisiaj, no ale wczujmy się raz jeszcze w kolejnych 6 miesięcy. Najpierw dla siebie.
6 miesięcy to dość krótki czas, zważywszy na wszystko. To będzie koniec lata jakoś, początek jesieni. Jakie to uczucie? Nie szukamy tu szczegółów, ani specyficznych rzeczy. Taki ogólny jakby sens, czy odczucie. Jest to jedno z tych uczuć w jelitach, jakby w brzuchu, gdzieś, nie w głowie. A teraz w porządku. Dla planety kolejne 6 miesięcy. Dobra. Najpierw powiem o planecie przez kolejnych 6 miesięcy. Będzie to niespokojne uczucie, ale nie trzeba być zniesionym mistrzem, by to rozgryźć. W sensie to jakby dzieje się cały czas, ale będzie to bardziej niespokojne niż normalnie. I nie mówię, że to złe, nie mówię koniecznie, że to będą jakieś zamieszki czy coś. Po prostu mówię o takim uczuciu niepokoju. Wiecie to uczucie, że jesteście jakby w niewygodzie, próbując kontrolować rzeczy nawet w swoim mózgu czy w swoim życiu i wszystko jest takie niespokojne, nieuziemione nawet, po prostu, wiecie, niepewne. Chcecie, by się wszystko zatrzymało na chwilę niemal i ustabilizowało. Tak, kolejnych 6 miesięcy dla tej planety będą szczególnie niespokojne, nieustanowione. A dla was, to chyba wrócę do tego za chwilę, opowiem o tym, o czymś. A w międzyczasie dzieje się coś jeszcze, to jakby wychodzi daleko poza. A więc było wiele rozmów, dużo mówiliśmy przez lata o zakonie Arki czy Archaniołów. Dla tych z was nowych, którzy słuchają, jest to dość proste. Tobiasz mówił o tym wiele w Podróży Aniołów, ale generalnie jest to kolektyw wszystkich 144 tysięcy anielskich rodzin. Stamtąd pochodzicie z jednej z tych 144 tysięcy anielskich rodzin i te rodziny miały mały problem ze zrozumieniem energii i jak działa w całej kreacji na długo przed powstaniem Ziemi, przed powstaniem nawet fizycznego wszechświata. A więc energia wtedy jakby się zatrzymała, przestała ekspandować czy poruszać się. Wszystko stało się naprawdę jak smoła, lepkie i była obawa, że w końcu się zatrzyma w pełni, a gdy wtedy się zatrzyma, to wszystko się zawali, co i tak by się nie stało, ale taka istniała obawa wtedy. Tak więc powstał zakon Ark, czy zakon Łuku, Tęczy, znany również przez niektóre religie jako archanioły, ale to nie jakieś tam anioły ze skrzydłami, które sobie siedzą gdzieś tam, bardziej to rodzaj ONZ w kosmosie, coś takiego. A więc ten zakon Łuku został stworzony, czy zakon Arki, i było wiele różnych planów tego, jak możemy spróbować rozwiązać ten impas energetyczny. I ktoś wpadł na genialny pomysł stworzenia wszechświata fizycznego i planety Ziemi. Powinniśmy tę osobę usmułować i wydarzyć w pierzach. Wpadnie na ten świetny pomysł, stwórzmy ziemię fizyczną, wyślemy tam reprezentantów z każdej anielskiej rodziny, a dostanie się portalem wtedy dla każdego, kto kiedykolwiek przybędzie na ziemię, aby przejść przez to, co nazywamy zakonem Arki. Będzie to brama, by przejść na ziemię. Tak właśnie było, odkąd tylko istoty anielskie zaczęły przybywać na tę planetę i przyjmować ciała fizyczne. Chodziło o zrozumienie związku między energią a świadomością. O to chodziło właśnie, o powiedzenie, jaki jest wielki powód tego, dlaczego tu jesteśmy.
nie by cierpieć za grzechy, nie by żałować za Adama czy Ewę, że zjadła ona jabłko i on też. Nic z tego. Chodziło bardziej o to, by odkryć związek między energią a świadomością, ponieważ te dwie są tak połączone, a jednak nie niosą elementu siebie nawzajem w sobie. Twoja świadomość i energia są połączone, ale nie w sposób dosłowny. Są to dwa oddzielne komponenty, ale zawsze też pracują ze sobą, nawzajem. A więc ostatecznie przez długi okres czasu wiele istot anielskich przybywało na tę planetę i przybierało wcielenie po wcieleniu wiele inkarnacji, aby dojść do zrozumienia energii świadomości. Oto więc mamy teraz, rok 2020, i na tej planecie jest dość ludzi, którzy rozwijają to zrozumienie energii i świadomości, faktu, że energia jest ich własna, świadomość nie ma żadnej energii w sobie, ale ta energia, która pozwala ci doświadczać życia, jest twoja. Istnieją różne wariacje u innych grup, ale dla Szambry jest to dość prosty sposób powiedzenia tego. Jest dość ludzi, którzy rozumieją, że zakon Arki czy Łuku Tęczy, ten portal jest obecnie rozwiązywany czy zdejmowany, nie jest już potrzebny. Nowi będą wciąż przybywać na Ziemię, ale będą wchodzić na inne sposoby. Zakon Arki, ich robota jest skończona. Jest dostarczający pęd czy momentum, zrozumienie energii i świadomości. Także ich praca jest już wykonana. I to naprawdę wydarzyło się bardzo niedawno, lecz ma olbrzymi wpływ na was wszystkich, ponieważ w gruncie rzeczy mówi, że praca, którą wykonywaliście, okazała się sukcesem. Praca, którą wykonywaliście z własną świadomością, ma wielki wpływ. A więc oto kolejny ważny aspekt tego. Przez eony czasu w historii planety byli ci z was i innych, którzy przybywali na tę planetę, przyjmując ciało fizyczne, dołączyliście do społeczności, stawaliście się częścią ludzkości, ale było też wiele innych sił, które wciąż ingerowały w działania tej planety, wciąż interferowały, a ja nie mam żadnej miłości, ani nawet lubienia dla żadnej z tych sił. Są to, jakbyście powiedzieli, na istoty obce, niekoniecznie może jak ludzie wyglądają, nawet nie mają ciała fizycznego, koniecznie, ale ingerowały na wielu różnych poziomach na tej planecie. Pozwolono im to robić z wielu powodów, a właściwie to dość interesujące, że mamy dziś dwoje gości z Polski, ponieważ jest to jedno z miejsc, gdzie te istoty ingerowały najbardziej w czasach współczesnych, a więc dziękuję za bycie tutaj, to bardzo odpowiednie. To, co dzieje się teraz z zamknięciem zakonu Arki czy Łuku, to, że wszystkie te zewnętrzne siły, które grały w gry na tej planecie i z tą planetą, z ludzkością, są wzywane do powrotu do swoich anielskich rodzin. Są wzywani, niemal żąda się ich powrotu. A więc wyobraźcie sobie, przez chwilę macie tę planetę, ludzie tu, anielskie anielskie tu przybywają, przyjmując ludzkie kondycje, ludzki stan, zmagają się z tym, gubią się w tym, a ostatecznie wyłaniają się z tego, ale jednocześnie macie te poziomy i warstwy interferencji czy ingerencji z, powiedzmy, innych królestw czy innych części wszechświata, ale również innych wymiarów, powiedzmy, niekoniecznie ziemskich. Oni ingerowali dla, powiedziałbym, własnego, chciwego dobra. Nie są tu, by pomóc planecie, naprawdę nie. Bardzo przejrzyście to powiem, nie ma żadnych zewnętrznych sił, które byłyby tu, by pomóc planecie, oprócz może tych własnych waszych anielskich rodzin, ale one nie interferują czy nie ingerują. Nie ma obcych istot, nie ma galaktycznych tutaj
Plejadia czy innych obcych, oni wszyscy są wzywani do domu z powrotem. Jest nawet stare powiedzenie, które teraz się urzeczywistnia. Stare powiedzenie brzmi, gdy smok przybędzie na ziemię, wtedy trąba zabrzmi, aby powracali do domu. Generalnie znaczy to tyle, że mówiliśmy ostatnio o tym w prognozach 2019, że ten smok jest tutaj, który ma się upewnić, że wszystkie wasze problemy są ujawnione i uwolnione. To jest cel istnienia smoka. Smok dosłownie oznacza przejrzystość. Niektórzy postrzegają to jako oddychającego ogniem potwora, ale jest to, by się upewnić, że wy czy inni, a nawet cała planeta nie będzie ciągnąć ze sobą wielu starych, starych karmicznych problemów. Ale to powiedzenie mówi też, że gdy smok przybędzie, co jest teraz, mówiliśmy o tym w prognost półtora roku temu, gdy smok przybędzie, dźwięk, wezwanie zostanie rozprzestrzenione, by powrócili do domu ci wszyscy, którzy nie są w ludzkiej formie i nie są na tej planecie. Jest to dość wielkie i przyćmiewa cokolwiek na temat koronawirusa. Naprawdę przyćmiewa wszystko teraz, nawet jakby temat technologii, przynajmniej na chwilkę. I stanie się to w ciągu kolejnych 6 miesięcy. Wyobraźcie sobie przez chwilę, kiedy nadszedł czas, by przybyć na Ziemię, gdy wszystkie anielskie rodziny zgromadziły się w zakonie Ark i powiedzieli, potrzebujemy ochotników, aby tu przybyli. I naprawdę, jakby się powiedzieli, to przywódcy anielskich rodzin, którzy po raz pierwszy przybyli tutaj, wy. I powiedziano wtedy, że Gabriel zagrał na swojej trąbie, czy rogu, czy tam czymkolwiek grał wtedy. I to było jakby wezwanie, by przybyć na ziemię. A teraz jest kolejne wezwanie, które wychodzi od anielskich rodzin dla wszystkich, którzy ingerują w ziemię, aby powrócili. To spowoduje bardzo interesującą zmianę na tej planecie. Bardzo interesującą. Wiele było ingerencji z innych wymiarów i generalnie to, co oni próbowali zrobić, to po prostu ssać energię stąd. Mówiąc najprościej, po prostu ingerowali w celu zasysania energii. Nie są dużo bardziej zaawansowani nawet w ogóle niż ludzie. Większość z tych zakłóceń czy źródeł interferencji nie ma jakiegokolwiek zrozumienia czy doświadczenia z tą cudowną, małą rzeczą, jaką macie na Ziemi, zwaną miłością. Myślą, że miłość jest źródłem energii i starają się z niej czerpać, ale nie mają zrozumienia czy doświadczenia z nią. To nie jest wcale źródło energii, to jest doświadczenie. Wiele istot w innych wymiarach po prostu lubi ingerować w tą planetę, po prostu tak, po prostu dlatego, że bo. I znowu, jak powiedziałem, w całym stworzeniu, całej kreacji nie ma istot większych niż człowiek. Ludzie czasami patrzą na siebie jako na dolny koniec tego totemu, czy jako na słabych i źle prowadzonych. Myślą, że są gdzieś tam wielkie istoty, większe niż oni i nie ma. Nie ma. Są pewne dość inteligentne formy życia, ale nie mają one serca. Nie mają serca. Są teraz wzywani do domu z powrotem. Czy wszyscy odejdą? Nie wszyscy, ale większość. Są wzywani przez swoje anielskie rodziny, przez swoje pochodzenie. Czas wrócić. Koniec interferencji na tej planecie teraz. Ma to implikacje nie tylko dla tego, co nazwałbym niewidzialnymi siłami, które interferowały. Wiecie, nazywamy to walkami bogów na planecie. To jakby boskie istoty, naprawdę nie są boskie, a nazywają siebie bogami i używają tej planety dla swoich wojen między sobą. Nie są to fizyczne istoty, ale wykorzystują tą planetę, manipulują planetą. Robili to przez eony czasu. I są wezwani z powrotem do siebie. A więc poczujcie to przez chwilę. Efekt, jaki będzie to mieć na Ziemi w ciągu kolejnych 6 miesięcy, ponieważ gdy te siły, te obce siły, nieludzkie, nigdy wcześniej nie były one w ludzkim ciele i są wzywane z powrotem.
Wczujcie się w to przez chwilę. Jaki ma to wpływ na tę planetę? Cóż, kilka rzeczy. Przez pewien czas ludzie przyzwyczaili się już do tej zewnętrznej ingerencji i to będzie trochę dziwne uczucie nie mieć tego. To tak, jakbyście mieli oblałe ramię, ból od lat tym i się przyzwyczajacie, a nagle już nie ma tego bólu, po prostu czujecie się troszkę inaczej i dziwnie z tym. Takie to będzie uczucie. Wtedy ludzie w pewnym sensie muszą wziąć więcej odpowiedzialności za siebie, za to, co robią, więcej odpowiedzialności, ponieważ teraz to już będą tylko oni, nie będzie już możliwości obwinienia o to innych sił, ani nie będzie można przypisać tych sił, by spróbować robić dobre rzeczy dla planety. Teraz to wszystko zależy od ludzi. Oni są wzywani z powrotem, ponieważ jest to czas maszyn, czas technologii na tej planecie. Są wzywani do domu, by powiedzieć, robota skończona tam. Zakon Arki się zamyka. Wy nie macie już prawa ingerować, albo jeśli chcecie, to musicie sami zejść tam na dół i przyjąć ciało fizyczne i żyć życie po życiu. Po życiu mieć karmę, inkarnację i wszystko inne. Oni nie zamierzają tego zrobić. A więc odchodzą i to spowoduje pewne zmiany w mocy czy władzy. Spowoduje, że niektórzy, którzy byli połączeni z tymi siłami, nagle będą musieli stracić swoją, jakby się powiedzieli, podstawę władzy i spowoduje, że również opuszczą planetę. To spowoduje, że niektórzy, którzy byli tu, nawet jako tylko obserwatorzy, również wrócą do domu. Planeta staje się planetą dla ludzkości, bez zewnętrznych ingerencji. Teraz to zależy od ludzi, by zdecydować, co mają zrobić w tym bardzo ważnym czasie technologii. I czy ludzie wykorzystają tę technologię dla polepszenia planety? Czy może wirus zaatakuje i sprawi, że obecny koronawirus będzie wyglądał malutki w porównaniu z tym wirusem? Tak więc poczujecie to, będziecie czuć pewne zmiany i przemiany w ciągu kolejnych 6 miesięcy na poziomie planetarnym i poproszę każdego z was, byście w pewnym sensie obserwowali, co dzieje się w wiadomościach, ponieważ będziecie czuć niektóre z tych sił, jak się wycofują i może to być cudowne uczucie. Teraz to tak, jakbyście już nie mieli tego straszydła w domu na przykład, czy ducha, ani tych innych zewnętrznych uczuć zakłócania was, że jest jakaś inna siła, która przeszkadza wam, ponieważ to jest czasami ciężkie dla was i raz jeszcze Wim wiesz z bycia w Polsce i Lidio z bycia tam. Polska to piękne miejsce, ale było to pole bitwy bogów, o czym już mówiliśmy, gdy tam byliśmy. Była używana przez te zewnętrzne siły dla własnych wojen i to wpływało na wszystkich ludzi tam głęboko i ciężko przez długi czas. Więc mamy wszystko to, co dzieje się na tej planecie teraz. Będzie naprawdę ciekawy przedział czasowy. Ale teraz pomówmy o was. Pomówmy o was przez następnych 6 miesięcy i dam wam kilka sprzeczności. Po pierwsze, przez te lata pytałem wciąż o wasze zobowiązanie realizacji. To nie jest mała rzecz, bo to jest pierwsze w waszych życiach przed wszystkim, przed rodzinami, pracami, przed czymkolwiek. To jest trudne dla większości ludzi, bo nie są przyzwyczajeni, by umieszczać siebie na pierwszym miejscu i czują się winni z tego powodu. Ale pytano was wciąż i wciąż, czy możesz umieścić siebie i swoją realizację na pierwszym miejscu? Nie da się wejść w oświecenie czy realizację, jeśli się stawia innych na pierwszym miejscu. Nie będzie działać po prostu. I pojawia się to poczucie winy, ale z moją rodziną, przyjaciółmi. To się pojawia, dlatego wciąż pytałem przez te lata, jak tam twoje zaangażowanie we własną realizację? Czy jesteś tam? Czy jesteś gotowy? Gotowa? A więc chodzi o olbrzymie zaangażowanie, które ma miejsce teraz.
kind of the contradiction I też jest ta sprzeczność w tym, że my będziecie czuć największe wątpliwości, bardziej niż kiedykolwiek. To się dzieje tuż przed realizacją. Wewnątrz jakiekolwiek wątpliwości, jakie macie, przejawiają się, a więc proszę, przez kolejne 6 miesięcy, gdy się pojawia zwątpienie, nie walczcie z nim. Nie próbujcie mentalnie go uzasadniać czy obalać w sobie. Zdajcie sobie sprawę, to jest stare zwątpienie i masowa świadomość, która próbuje was ciągnąć z powrotem. To jest część ciebie, która jest tak przyzwyczajona do tysiąca żyć na tej planecie. Mówi, że czy naprawdę, naprawdę jestem gotowy. Będziecie więc czuć wiele zwątpienia i właściwie czujcie je, nie uciekajcie przed nim. W sensie zanurzcie się w to, czujcie to, bo we wszystkim, czy to zwątpienie, czy radość, czy szczęście, czy strach, ostatecznie prowadzi was do mądrości. W końcu służy wam, nie bójcie się tego. A więc kolejna rzecz, jaka może się wydawać sprzecznością, to dużo mówiłem z wami w przeszłości o wyborach. Dokonaj cholernego wyboru, zrób coś, dokonaj wyboru. Kiedy zaczęliśmy razem pracować, powiedziałem, po prostu wybierz cokolwiek, coś, bo chciałem, byście pamiętali, że możecie dokonywać wyborów, w sensie dużych wyborów w swoim życiu, nie tych małych. Jakie skarpetki założyć, czy jakie wino dzisiaj pić, ale wielkich wyborów, że możecie je dokonywać. Ale teraz również proszę was przez kolejnych 6 miesięcy, byście nie podejmowali żadnych wielkich decyzji w swoich życiach, w ogóle nic dużego. To jest coś, co nazywam czasem poślizgu i szybowania. Po prostu pozwól sobie tam ślizgać się, szybować przez te 6 miesięcy, bez wielkich decyzji. Niektórzy z was mają duże decyzje przed sobą teraz lub myślicie, że tak jest. Nie róbcie żadnych. Nie mówię o jakichś drobiazgach, w jakiej restauracji macie zjeść obiad czy cokolwiek w tym stylu. Jakie są wielkie rzeczy? Oferty pracy? Związki? Tego, czy pozostać na planecie? Przeprowadzić się gdzieś indziej i mówię, nie róbcie tego, ale po prostu mówię, nie podejmujcie teraz decyzji w tych sprawach. Teraz jest czas, by mieć absolutne zaufanie. Dużo mówiłem o zaufaniu w pierwszej książce, jaką stworzyliśmy z Chambrą, Mistrzowie w Nowej Energii. Chodziło o zaufanie. Wracam do tego teraz i mówię, że naprawdę czas, by ufać sobie bezgranicznie, przestać próbować zarządzać, manipulować wszystkim i po prostu ufać. Po prostu pozwalać na waszą boskość. Po prostu pozwalać na tą część ciebie, tą świętą, boską część ciebie, by była tutaj. Nie podejmując wielu decyzji, ale po prostu pozwalając. Przekonać się, że wiele rzeczy się wydarzy, to nie tak, że będziecie siedzieć znudzeni przez 6 miesięcy. Wiele rzeczy się wydarzy w waszych życiach. Wielkie wybory, decyzje niech czekają. I pojawiło się pytanie w internecie. Ktoś powiedział, a co jeśli teraz znajdę w ciąży? Cóż, powiedziałbym, że nie dokonuję decyzji, by zajść w ciąży. To się po prostu stało, a więc to jest bezpieczne. Nie podjąłeś decyzji w tym. Jeśli myślicie o tym, że nie lubicie swojej pracy i chcecie ją zmienić, nie róbcie tego teraz. Ona się sama może zmienić, możecie wejść w poniedziałek i być zwolnionymi. Poproście o porządny pakiet odprawny, ale to nie wy podjęliście decyzję, to się po prostu stało. Na przykład wracacie do domu w kolejnym tygodniu czy następnym, wchodzicie do domu i nie ma już tam mebli w nim, konto jest wyczyszczone, a twoja partnerka czy partner zabrała wszystko, gdy cię nie było, to ta osoba podjęła decyzję, nie ty, a więc to nie ty podejmujesz decyzję, że zakończysz związek, po prostu wy. Pozwól, by to się wydarzyło. Kolejne 6 miesięcy, żadnej wielkiej decyzji. Po prostu pozwalaj na wszystko, co się wydarza, by się wydarzało. A więc z tym chciałbym zrobić mirab. I mirab dla tych z was, którzy są nowi. Jest to czas, kiedy wychodzimy z mózgu, by wejść w przemianę świadomości. To trochę takie miłe słuchanie muzyki i pozwalanie, aby świadomość się przesunęła. Nie pracuje się nad tym w mózgu, to jest mirab. Ale zanim zrobimy mirab,
Chciałbym kilka pytań przyjąć, bo wiem nagle, że gdyby było jakieś forum w internecie, to by się teraz świeciło od pytań. Nie wiem, czy wy tu w Kona macie jakieś pytania, ale i tak na kilka odpowiem, by oczyścić to, że 6 miesięcy bez dużych decyzji, co to znaczy. I pierwsze pytanie powinno brzmieć, czy te 6 miesięcy ma coś wspólnego z tym całą rzeczą powrotu, czy wyzwania powrotu do domu. Tak, kolejne pytanie. Właśnie myślałam o kupnie mojego domu. Czy to jest ważna decyzja? Tak. Jak mały ten dom ma być? Jedna sypialnia. Dla ciebie to jest wielka decyzja? Nie bardzo. To w porządku, ale jeśli miałabyś naprawdę się zastanawiać, czy to jest dobre, czy złe, czy ma to zrobić, czy nie, czy ma pieniądze, jeśli to nie jest jakaś wielka decyzja, tylko coś codziennego, to jest coś, co ma sens do zrobienia teraz. No to tak. Ale jeśli to jest wielka decyzja, że jeśli musisz się stresować i myśleć o tym, to nie rób tego, poczekaj. Dobra, dziękuję. Co jeszcze? Jaka jeszcze jedna wielka decyzja, o którym myślisz? Maybe you know. Może ty wiesz. Powiedz mi. No, I'd like you to feel into it. Chciałbym, żebyś się w to wczuła. Co tam jeszcze jest? Relationship? Masz związek? No tak. So don't decide, just keep going. Więc mam nie decydować, tylko iść z tym, co jest dziwne. You want to tell us about that? What about the relationship? Czuję się w tym w porządku, ale co ze związkiem? Years, but it's not really no, dzieje się od lat, ale naprawdę concrete? Nie jest czymś konkretnym. Yeah. Which no is what I found that it actually works for me. How właściwie years? Działa to dla mnie. Ile lat? Siedem. Oh, yeah, don't make any decision. To teraz w tej sprawie nie podejmuję decyzji, to nie jest dobry czas na tego typu decyzje, bo to jest wielka decyzja. Okej, dziękuję. Yes. Okay, so at this point of więc my life, w tym punkcie kind of mojego życia, jakby jestem bezdomna, I don't have a home. Nie mam domu, so więc I was thinking myślałem, gdzie śpisz w nocy? Hotels? W hotelach. Hotelach. That could be nice. To może być miłe. And very expensive. I bardzo drogie. No tak. Dobre hotele? Oh, tak, sorry. Dobre. To and actually I bought me a Tesla, i właściwie kupiłem sobie samochód marki Tesla around, i podróżuję dookoła bez wydawania pieniędzy. Masz jeszcze camper czy tam I do przyczepę? Have a camper, okay. Tak, mam swoją przyczepę i samochód. No, no dobrze, widzisz, nie jesteś bezdomna. Więc jakie masz pytanie? Kupujesz dom? Jestem w procesie właśnie kupienia domu, by się osiedlić. Czy podjęłaś decyzję? Tak, już tak. A więc w porządku, podjęłaś już decyzję. To w porządku. Nie martw się. Ale firma finansowa jeszcze się nie zdecydowała dla mnie. Dlatego mówią, po prostu pozwalaj, by się rzeczy wydarzyły. Już podjęłaś decyzję przed tym, więc to jest skończone. Teraz po prostu odpuść i zobacz, co się stanie. Dobra, dobra. Czy to duży, przyczepa kempingowa duża? It is a Mercedes Wind 5. Wind 5. Are you copying? Jak to się nazywa? Tak, Wind 3. It's a really fancy, nice one. Naprawdę fantazyjne urządzonko. Dobrze. Couple more questions. Kilka jeszcze pytań. Chciałam tylko wiedzieć, co się ma stać dla ludzi, którzy będą to czytać w przyszłości, których tu nie ma. Jakbyś na to odpowiedziała? By byli w chwili, że to się stosuje, gdy to czytają, czy oglądają. No tak, dziękuję. Dla tej grupy, która ogląda to teraz, czy w najbliższej przyszłości, to się tyczy teraz, ale jeśli to oglądasz później, to tyczy się przedziału czasowego, w którym to oglądasz. Bo inaczej, wiecie. You're not intimidating anybody, nikogo nie chcesz onieśmielić, prawda? Czuję się niespokojnie, ale to jest w porządku. Ja jestem zawsze miły, możesz sobie siedzieć jak chcesz. W sierpniu mam ślub i to jest duża decyzja, no tak, duża, olbrzymia. W sensie, nigdy tego nie zrobiłem. Znaczy, znasz tą osobę? Poznałaś już tą osobę? No tak, jesteśmy razem od 10 lat. No tak, to nie jest wielka decyzja. Już ją podjęłaś, jesteś w ślubie, więc w porządku. Jeśli już dokonaliście tej decyzji, że macie mieć ciążę, ślub, czy kupić dom, czy zacząć firmę, jeśli już tę decyzję podjęliście, to idźcie z tym. Mówię o jakichkolwiek nowych, dużych decyzjach teraz. Dobra.
czuję niemal jak to, gdy mówimy tu, że media społecznościowe Szambry się rozświetlają teraz tymi wszystkimi dialogami. Dobrze. Dlaczego? Dlaczego co? Myślałem, że to jest pytanie filozoficzne. Dlaczego? Bo... Zrobimy mirab i wyjaśnię więcej, ale czemu jest tak, jak ty myślisz? Bo te wszystkie zmiany i rzeczy, jakie się dzieją, które się zmieniają również i rzeczy, które możemy, decyzje, które możemy dziś podjąć, będą odmienne za 6 miesięcy, bo będziemy kimś innym za 6 miesięcy? No tak. To nie jest dobry czas, by podejmować decyzje teraz, bo dzieją się zmiany w was na tak różnych poziomach. Jeśli podejmiecie decyzję dzisiaj, to naprawdę nie będzie jakby tak stosowalne za 6 miesięcy, czy właściwe. Więc byście się, chcę, byście się przyzwyczaili również do pozwalania i ufania sobie, nie tym zewnętrznym siłom, ale by pozwalać i ufać, że wszystko po prostu dla was działa. Wchodzimy również w potrzebę podejmowania coraz mniejszej ilości decyzji, że wszystko się dla was pojawia i to właśnie jest bycie Merlinem czy mistrzem wewnątrz. Wszystko jest tam, zanim tego potrzebujecie. Nie musicie borykać się w starym ludzkim procesie decyzyjnym. Niezbyt już często tak będzie zresztą. Będziecie mogli przez cały dzień się decydować, co macie zjeść, pić czy gdzieś na spacer, ale te wielkie rzeczy zaczną same się o siebie zajmować sobą. To jest niesamowite życie. I to dziwne, że dzieje się to teraz również, w tym całym czasie wezwania powrotu do domu dla tych istot. Nie to, że wy wracacie do domu, ale ci, którzy są... którzy byli tu jako interferujący czy ingerujący w tę planetę, a są wzywani z powrotem. Dobrze. Odpowiedziałeś jakby na moje pytanie, ponieważ moje pytanie brzmi to, że w tej chwili się zmienia tak wiele w moim życiu, że czuję, że muszę podejmować wiele decyzji. I czy nie jest obciążenie? Co powinnaś zrobić? Czy możesz sobie wyobrazić, że nie musi, po prostu wszystko samo zdziała? No tak, powiedziałeś, że moje serce po prostu poszło w tą stronę, ponieważ czuję, mam wrażenie, że nie muszę podejmować decyzji i rzeczy się same wydarzą, a więc próbuję podążać za sercem i płynąć z prądem i zobaczyć, dokąd mnie to zaprowadzi. No tak, i w pewnym punkcie, kiedy będzie potrzeba w ludzkiej rzeczywistości, by podejmować decyzję, a więc czy mam pozwolić, by rzeczy się same wydarzyły? No jednym strachem to, co jeśli nie, słyszałam to, co jeśli nie podejmę decyzji, to czy ktoś za mnie ją podejmie? To jest odpowiednie dla większości ludzi oczywiście podejście, ale nie dlatego, dokąd my zmierzamy teraz. Większość ludzi to ważne, by oni podejmowali decyzje, przechodzili przez doświadczenia, brali odpowiedzialność za siebie, ale teraz naprawdę zmieniliśmy tutaj biegi i zdasz sobie sprawę wkrótce, że nie masz już wiele decyzji przed sobą do podjęcia, rzeczy po prostu same się dzieją, a ty, twoja boskość, mistrz, czy Merlin, jakkolwiek chcesz to nazwać, po prostu to robi, to się dzieje, dom się pojawia, praca tam się pojawia, związek się pojawia. Gdy jesteś w podejmowaniu ludzkiej decyzji, to czasami to się robi mentalne, niemal cały czas jest mentalne. I to, co się dzieje, to, że myślisz, że podejmujesz decyzję na podstawie faktów, ale podejmujesz ją na podstawie swoich ograniczeń. Gdy przestajesz próbować podejmować wielkie decyzje w swoich życiu, to otwiera cię na uwolnienie tych ograniczeń. Nagle sobie zdajesz sprawę, że rzeczy dzieją się odpowiednio, to nie jest przerażające i idealne dla ciebie i zdajesz sobie sprawę, że nie musisz już podejmować tych wszystkich małych decyzji, a nawet średnich decyzji więcej. Po prostu wszystko się dzieje i wypełnia twoje serce. W pewnym sensie możesz powiedzieć, że już podjęłaś decyzję, by być wszystkim, kim jestem i teraz to się dzieje. Tak, to ma sens. A więc zaczynasz od mówienia sobie, o, masz te wszystkie decyzje. Tak, wiele rzeczy się wydarzyło, nawet jakby ich nie decydowałem, same się wydarzyły i nawet lepiej niż mogłam sobie wyobrazić. No tak, więc w tej chwili to jest dziwny czas, lepiej niż kiedyś sobiekolwiek mogłaś wyobrazić. To jest klucz właśnie. I wiele razy, kiedy człowiek angażuje się w podejmowanie decyzji w swoim życiu, jest to naprawdę oparte na ograniczeniach. Po prostu wczuł się w swoich wiele decyzji w życiu. Nie były oparte na jakby olbrzymich, szalonych potencjałach,
potencjałach, możliwościach, ale ograniczeniach. Opierały się, nie mówię, że cały czas, ale każda ludzka decyzja, każdy wybór opiera się generalnie na emocjach, nie na intelekcie, nie na faktach, tylko jest to usatysfakcjonowane faktami, ale każda decyzja, nawet co masz zjeść po południu, jest decyzją emocjonalną, a potem uzasadniasz, mówiąc sobie, no tak, to jest zdrowsze dla mnie, albo cokolwiek tam. Ale każdy wybór, każda decyzja jest oparta na emocjach u ludzi i faktem jest, że my wychodzimy poza to wszystko, to całe podejmowanie naprawdę ograniczonych życiowych decyzji. Jest to, chodzi o to, że jest to czas, gdzie naprawdę idziesz ze swoim mistrzem, z Merlinem w sobie, który już tam jest w tobie. Dobrze, jeszcze dwa pytania proszę i zrobimy mirab. Dziękuję. W tym roku planowałem kupić dom, czy to będzie mieszkanie, czy dom w ogóle, jakiś budynek. I czuję, że jestem, że mogę zakończyć cykl wynajmowania ciągle czegoś. No ale już podjąłem decyzję, tak. I teraz nawet nie musisz się o to martwić, po prostu rzeczy się dzieją. Decyzja już jest podjęta, a więc nie próbujesz jej podjąć. Nie stoi już tu teraz mówiąc, czy powinienem, czy nie. Już masz to zobowiązanie w sobie, a więc energia już jest w ruchu, już zbiera rzeczy, które będziesz potrzebować, by zamanifestować to dla siebie. Możesz zagrać w grę i udawać, że podejmujesz decyzję, czy to powinno być mieszkanie, czy dom, czy ten koszt, czy inny koszt. Możesz grać w tą grę, ale ja bym pozwolił temu odejść teraz i obserwował, jak energia wchodzi i służy tobie, a nie próbować podjąć te wszystkie decyzje, mieć obawy i tak dalej. To będzie czasami przerażające, ponieważ mówisz sobie, o, powinienem o tym myśleć, powinienem podejmować decyzję, powinienem się skupić na tym, ale nie. Naprawdę to nie są wątpliwości, ale bardziej irytacja i gniew, mam tego dość. Chcę tylko, żeby rzeczy się poruszyły dla mnie. No tak, ale już podjąłeś decyzję. Tak, więc w porządku. Mówię tylko, że od tego punktu nie podejmuj żadnych dużych decyzji przez 6 miesięcy. Już zdecydowałeś, że tego właśnie chcesz, więc to jest w toku. Nadchodzi dla ciebie. Dziękuję. No mówię poważnie. I nie jest to coś, czego oczekujesz dziś może. Dobrze, wiem, że ograniczam się i cieszę się, że to słyszę. Więc dobrze. Dobrze. Jeszcze jedno pytanie. Wiem, że jest to jeszcze jedno gdzieś tam tutaj. Może nie. I have no question. Nie mam pytania. Ja tylko mam realizację. Po 6 miesiącach myślę, że będę mieć realizację. Okay. W porządku. Or maybe before. A może przed 6 miesiącami. Maybe you have. Może będziesz mieć realizację przed minięciem 6 miesięcy. Teraz przed 6 miesiącami? Tak. O, 6 miesięcy przed 6. Ja tylko biorę realizację. Dobrze. Wspaniale. Dokonałeś wyboru, więc nie musisz się martwić. Thank you. Dziękuję. Thank you. Dziękuję. Okay. Dobra. Teraz włączamy muzykę. Okay. It's time for porządku, czas na mirab, czas po prostu pozwolić na zmianę świadomości. Ja trochę będę mówić, to robię podczas mirabów, ale nie za wiele. It's time to take a deep czas wziąć głęboki oddech feeling i wczuć się wszystko, we wszystko, co się dzieje. You got this coronavirus. Macie tego koronawirusa. Wielka dystrakcja. To zaburza wiele rzeczy, ale naprawdę jest wielką dystrakcją uwagi od innych rzeczy, jakie dzieją się na tej planecie. W sensie to jest realne i chodzi o ekonomię w tym. Wszyscy są zaniepokojeni, podskakują w górę i w dół. Ale macie też coś innego, co się dzieje, czego większość ludzi nigdy nie zauważy, że w tym samym czasie teraz zakon Arki zamyka się, już nie jest potrzebny, jest dość ludzi na tej planecie, którzy naprawdę zaczynają rozumieć swój suwerenny związek z energią, z własną energią.
The order of the ark's not needed. Zakon arki nie jest już potrzebny. New ones will be coming to this planet. Nowi będą przybywać na tę planetę, ale many new earths now. Jest wiele nowych ziem i tam też również będą przychodzić. And as the order of the ark ends its business, a gdy ten zakon łuku kończy swoją działalność, swój biznes, to wzywa wszystkich interweniujących, interferujących, by wrócili do swoich domów. Anielskie rodziny same wzywają swoich własnych, mówiąc: czas wrócić do domu. It's not only going to affect to wpłynie nie tylko na tych, którzy kłębili się w niewidzialnych wymiarach wokół planety, ale wpłynie też na ludzi, którzy pracowali z nimi. I nie wszyscy są w tym jakby złowieszczy czy wrodzy. Nie wszyscy próbują siać spustoszenie na planecie. Niektórzy z nich są tu, by uczyć się rzeczy dla swoich anielskich rodzin. Oni są wzywani z powrotem, a ja zrobię. Kaldra nie chce, żebym to powiedział, ale chciałbym naprawdę tutaj dzikie oznajmienie. Umieszczam Plejadian w tej samej kategorii, co interferenci, czy ci, którzy ingerują. Nie mam nic dobrego do powiedzenia o Plejadianach, szczerze mówiąc. I ci, którzy mówią: cóż, wszyscy miejmy pokój, miłość, radość. Nie, nie, oni kłamią, nie lubią ich, oszukują i zbyt długo już ingerują w tą planetę. I udało im się naprawdę dobrych ludzi przekonać do czarowania ich. Są imperacyjni, są złodziejami energii i będzie wiele takich rzekomych channelerów, Plejadian, którzy po prostu przestaną channelować. Nagle poczują, że nie ma tam nic. I niektórzy będą kontynuować. Ale to będzie totalnie nieprawdziwe, ponieważ Plejadianie są wzywani z powrotem do domu. I można im powiedzieć właściwie, że to powiedziałem. Tak, zostałem zbanowany czy wyrzucony z Sedony. Jestem z tego też dumny. Wiecie, jestem jedynym wzniesionym mistrzem, któremu nie wolno wrócić do Sedony. Nie bez powodu. A więc wszystko to się dzieje, oni są wzywani do domu z powrotem. Ta planeta teraz może iść dalej samodzielnie. Na swój sposób, z własnymi ludźmi. Może wejść w ten nowy gatunek ludzi bez tych zewnętrznych ingerencji. Może wejść w zupełnie nowe rozumienie energii, świadomości bez tej chmury obcych ingerencji. W tych kolejnych 6 miesiącach to będzie bardzo interesujące. I raz jeszcze, nie patrzcie tylko na nagłówki, ale spójrzcie, co jest pod spodem i pomiędzy, co jest na innych stronach tych wiadomości, jeśli wciąż czytacie gazety, czy w ogóle już jeszcze istnieją. Po prostu wczujcie się w to, co się dzieje na tej planecie w kolejnych 6 miesiącach i, co najważniejsze, wczujcie się w to dla siebie osobiście. Nie róbcie wielkich decyzji. There's a reason for that. Jest ku temu powód. You're going from a time od tego momentu przechodzicie od czasu podejmowania samodzielnych decyzji na temat związków, domu, dzieci, czy ogólnie kierunku życia, do tego, że teraz tego już nie musicie robić. Przekonać się, że to, co naprawdę jest w waszych sercach, co naprawdę jest w twoim sercu. Nie chodzi o decyzje, które są w umyśle, ale to, co jest naprawdę w twoim sercu, to zacznie się manifestować samo w twoim życiu. W przeszłości, gdy wchodziliście do głowy, właściwie psuliście wiele decyzji czy okazji w swoim życiu. Jest to czas teraz, by naprawdę ufać. Próbujecie myśleć, że musicie podejmować decyzje na temat wszystkiego. To jest bycie poza zaufaniem, a teraz jest czas, by naprawdę ufać, że ty
Merlin, Master, you make all these things happen. Sprawia, że wszystkie rzeczy się same dla ciebie wydarzają. It's not an outside force. It's actually, jest siła zewnętrzna. Tak naprawdę, gdy te rzeczy dzieją się w waszych życiach, gdy macie to swoje prawdziwe pragnienie serca, które zaczyna się dziać, zdajcie sobie sprawę, że to naprawdę jesteś ty, tylko część ciebie, którą zamknęłaś na długi czas. I po tych 6 miesiącach, po tym okresie nie podejmowania wielkich decyzji, myślę, że zaczniesz sobie zdawać sprawę, że nie będzie już zbyt wielu wielkich decyzji przed tobą, które musisz dokonywać. Będziesz w zupełnie innym przepływie, innym stanie łaski, gdzie rzeczy po prostu się będą dziać. To, co dzieje się, to, że energia reaguje na ciebie, twoja energia reaguje na twoje serce, nie umysł, który próbuje rozgryźć wszystko w stanie swoich ograniczeń, ale nagle zdasz sobie sprawę, że tak właśnie działa energia. To się czuje w sercu, czuje się prawdziwe pragnienia, a potem to się po prostu wydarza. Energia służy tobie, przynosi ci odpowiednich ludzi w odpowiednim czasie, odpowiednie okazje. Nie musisz nad tym pracować, stresować się tym. Tak więc przez kolejnych 6 miesięcy nie podejmuj wielkich decyzji, po prostu ufaj i pozwalaj. Obserwuj, jak wszystko się zmienia. To jakby ciekawy czas konwergencji z tym, że obcy interweniujący są wzywani teraz z powrotem do domu i wszystkie inne rzeczy mają miejsce na planecie wraz z tym koronawirusem, ze wszystkimi zmianami w technologii. Spójrz, jak wszystko się samo jakby zbiega, konwerguje. Weź ten porządny oddech i spójrz, gdzie jesteś teraz. Wznieś się ponad hałas, zamieszanie i chaos. Porządny, głęboki oddech, więc z tym nie musisz się martwić o wielkie decyzje, po prostu obserwujcie, jak energia działa w inny sposób, aby tobie służyć. With that, I am delighted to, as always, be with you. Być z wami. Come back to Kona anytime to be here for the shout or any other occasion. Czy dla innych okazji. Let's take a good deep breath as we end this session. Tę sesję. And the reminder I that sobie, że all is well jest dobrze in all of creation. Thank you. Dziękuję. And so it is. I tak jest. With that, I z tym I ask each of us proszę każdego z nas, rozważmy, take that good deep weźmy ten głęboki oddech and really let i naprawdę pozwólmy, aby odczuć to zobowiązanie really na 6 miesięcy, by naprawdę wdychać, naprawdę wdychać to to the point that you do know punktu, you can allow gdzie wiesz, że możesz na to pozwolić it. Być z tym. Take the good deep weź ten porządny głęboki oddech, take the good deep breath of głęboki life. Oddech życia. Breathe, oddychaj breathe. Dla siebie. Thank you for dziękuję, being a part że jesteś of this częścią on tego Hawaii. Szaudu na Hawajach. We'll be back again. Powrócimy ponownie. It's April 4th, 2020, so that's 4/4/2020. A więc thank you so much. Powrócimy thank tu. You dziękuję for wszystkim, dziękuję, że słuchacie, że jesteście tutaj i na całym świecie. Thank you. Dziękuję. Always. Zawsze. Thank you to dziękuję our staff naszej and obsłudze everyone that makes i wszystkim, którzy sprawiają, że to się dzieje. Dziękuję. Particularly Adamus szczególnie and Jeff. Adamusowi Jeffowi. Thank you. Dziękuję.